Tutaj mamy tomahawka. Antrykot z kością żebrową. Polędwica, tutaj ta mniejsza część, większa część to rok. A, czyli po tamtej stronie jest polędwica. Obróć nam to. No. To jest marzenie każdego faceta, człowieku. To jest orgazm, orgazm to jest. Siemaneczko, zaprosiliśmy dzisiaj kurwa ziomka największego, jaki jest na YouTubie, Panturę. Słuchajcie, mistrza Twitcha. Sernik z rodzynkami czy bez? Jebać sernik. Mistrza YouTuba. Mistrza Freak Fightu. Sędziowie punktowali jednogłośnie. Patryk! I kurwa król Poznania, no. Król Poznania, najważniejszy król jedzenia. Jaki jest pomysł dzisiaj na odcinek? Wiem, że to Miki grubo nam przygotował, bo mamy jeść wszystkie rodzaje steków. Dokładnie. 6 czy tam 7 rodzajów steków, jeden tutaj spod udzia, drugi spod pachy, trzeci spod dupy. Każdy, dokładnie, tak, tak. Dokładnie. I co najważniejsze, te steki przygotowane są przez Indian Steaka. Jeden chyba z lepszej stekowni w Poznaniu, tutaj Bandura nam poleca. No ja polecałem, bo ja tutaj bardzo często jem i nie jest to reklama, więc wszystkie spotkania i tak dalej robimy sobie tutaj w Indian Steak. Znaczy, więc... Ja to słyszałem, że o kurde, teraz dużo wiary tu będzie przychodzić chyba. Teraz będzie dużo wiary. No dokładnie. Tak, bardzo dobre jedzonko, nie tylko steki, burgery również. Jeszczamy, Miki, nie będziemy przedłużać. Dokładnie. Zobaczymy. Dokładnie. A oni wiedzą, że my wchodzimy? Tak. Nim? Wszyscy są przygotowani, wszyscy. Bo prawda jest taka, że Amerykanin nie zjadł całego burgera. No zobaczymy, bo jestem ciekaw, czy Bandura jest w stanie zjeść takiego steka kilo 200. Ja zjadłem chyba tego burgera. A są, nie? Takie steki, są takie tomahawki. Są kilo 200, nie? Lecimy. Lecimy. Pięknie, nie? Ale zobaczcie, widzowie, żebyście sobie zdawali sprawę. Ja bym dwa razy w niego wjechał, wagowo, nie? Ale widać to, czy nie? Ile nie, 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 nie widać. Hej, ja mam tremę, Miki. Przed czym? No nie, no ja cię kręcę, no co mam ci powiedzieć, no oglądam gościa jak walczy, oglądam go od początku de facto. Przecież na YouTubie. Przecież my się znamy zanim byłem tak sławny. Tak, ale dokładnie, ale ta popularność trochę powoduje paraliż, nie? Nie, taki mały, nie? Przestań, normalnie. Mi się, nie? Trzęsą mi się ręce. No, dobra, nie gadajcie, to ja w ramach. A przy mnie nie jest taki skrępowany. No, no. A to jest dużo większa gwiazda. No dokładnie, no rozmiar jakoś mnie tą swoją popularnością już przyzwyczaił. Nie, żartuję oczywiście, słuchajcie. Mega się cieszę, fajnie, że możemy zapraszać naszych znajomych, taka jest prawda. Bandurę znam przed całym fejmem, taka jest prawda, czyli przed tą popularnością. 7 lat. 7 lat, dokładnie, a więc jest to bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie, jak widzę, jak moje ziomki naprawdę zdobywają tą popularność, idą do góry, rozpierdalają, bym powiedział, i to jest piękne, ale dzisiaj skupimy się na jedzeniu, tak? Przeanalizujemy teraz kartę, słuchaj. Ja może wtrącę, zanim przejdziemy do steku. Pyszny jest tu tatar z jelenia. No kurde, to brzmi pięknie, nie? Z bagiet, słuchaj, z bagieteczką. I burgery, w ogóle to menu. Burgery, słuchaj, ja najbardziej w ogóle, są dwa dania moje ulubione, nie? No. Tatar z jelenia z bagieteczką czosnkową, na to jest zapiekany ser, to jest wszystko. To na śniadanie pewnie. To jest cudowne, to jest cudowne. A drugie danie, i teraz taki fun fact, słuchajcie, no. Jest tutaj krewetki z chorizo w sosie. Zawsze zamawiamy je z tymi bagieteczkami, bo one są soczyste, ten serek jest koniec. Tylko ja nie lubię krewetek. Okej. Okay. I zawsze, ale słuchajcie, i zawsze krewetki, mówiłem, dobra, to poproszę samo to danie bez krewetek. No i tak zawsze tu jedliśmy z chłopakami, jedliśmy i potem mówię, ty, widzieliście, jak to kosztuje? Wiesz, że to tam kosztuje prawie 100. Mówię, i ty rozumiesz panią kelnerkę, której ja mówię, że chcę krewetki? Bez krewetek? I no. Ona przynosi mi sam sos z pokrojonymi chorizo, ale tutaj bagietki pyszne. Ale to ja bym też samo zamawiał. Widzisz, jednak nie no wszyscy... No tak, bo rozmiar też nie lubi właśnie owoców jednak morza, ci, nie? Ci normalniejsi nie jedzą tego, nie? Znalazł się drugi, który nie je krewetek. No. Kto nie je krewetek? Ja nie. Jak? Patryk też? Ja no nie wierzę w to, jak to jest możliwe? Ja kiedyś mał, że ja ten, te skorupiaki, nie wiem co, tak, nie wiem jak to się nazywa. No. Ostrygi, ostrygi. 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 No. To miałem wrażenie, jak jadłem to ze środka, że jem gumę spod stołu. Ale to się skończy. Ja na przykład uwielbiam. Ja uwielbiam. Nie? No nie, ale powoli. Ostryk też nie lubię. Korzystając z okazji, Patryk. No. Bo miałeś tatuaż po kawie. Tak. Moja ulubiona kawa. Dokładnie. Możesz wkleić tu jedno zdjęcie. Zobaczcie tą wstawkę, mamy. Nie? Kochani, i specjalnie dla was z kodem Bungee 15% rabatu na pokawie.com. Wbijajcie i kupujcie najlepszą kawę właśnie u nas.
Dokładnie, Patryk walczył z naszym tatuażem po kawie. Wygrał oczywiście. Wszystko dzięki życiu po kawie, bo wziąłem sobie filiżankę kawki przed walką. Mówię, teraz, no to jest górny. Teraz mogę walczyć, bo czegoś mi brakowało. Mówię, dokładnie. Kawka. A więc słuchajcie, jeżeli wy chcecie odnosić sukcesy, to po kawie.com w każdej dyscyplinie, czy jesteś sportowcem, czy jesteś tam hydraulikiem, czy lekarzem, czy informatykiem. Dokładnie, kawka i lecisz z tematem. A więc, bo wiem, że się zapasy skończyły, a więc przynieśliśmy, a tu jedną zostawiamy w knajpie, bo nie wiem jaką parzą, ale na pewno nie najlepszą. Przejdźmy do steków, nie? Bo mamy tutaj każdy kawałek z tego bydlęcia. Jedyne co tu zauważyłem, bo są wielkości. Mhm. No a też widzę wielkości po lewej mojej stronie, nie? I to nawet dwóch panów. Co prawda Rosji tylko... No nie, ja tam mam 80 kilo. No co ty gadasz? Nie, on się wali. Co? Nie, 90 masz. Nie, 90 teraz. 90, ale miałeś 95. No miałem. No i teraz mamy znowu challenge, że do stówki w tym roku. Jak ja bym robił jedzenie, to miał za 160. Tylko na odcinkach. Koniec. A wyobrażacie sobie daily? Z jedzenia? Z jedzenia daily. No jeszcze ja jestem taki, że ja nie umiem zjeść, czegoś zostawić, nie? Jak ja coś biorę, to raz, żeby dużo, muszę się nażreć, muszę zjeść wszystko, co wszyscy zostawili. No i to jest mój przepis. Czyli nie zostanie w ogóle tu nam jedzenia. Miki, nie wierzysz na wynos dzisiaj. No nie, ja to wiem. Dietę zacząłem, także... Taki na wynos to chyba też nie jest dobry pomysł. Na diecie jesteś? Jestem na diecie. A ile musisz ważyć? Ile musisz ważyć? I do kiedy? Czy nie można tego powiedzieć? Do mojej następnej walki, która będzie jeszcze w tym roku, tyle mogę powiedzieć, muszę ważyć 94 kilo. 94? A 109, także... 94. Okay. No ale po dzisiejszym ma 111, nie? A teraz ile sobie? No dziś nie pomożemy mu dzisiejszym odcinku. 20 prawie. No. Ale przez jaki czas? No, 4 miechy. 4 miechy? 3-4, przygotowanie. 5 kilo miesięcznie. Tak to ponad kilo tygodniowo. No dużo. 10 treningów w tygodniu, nie? No ale 10 jednostek treningowych, no to się da, nie? No da, to się da. Okay. Co serwujemy? Co dusza zabraknie, bym powiedział, albo co pani poleci. Chcemy, mamy taki plan. Zjeść jak największą ilość steków, rodzaju steków. Byśmy chcieli, żeby pani nas tak przeprowadziła przez ten świat indiański. Przepraszam. Zacznijmy tak, wyserwujmy polędwicę. Dobra. W kolejności 250 gram. Weźmiemy do tego antrykocik 220, weźmiemy franka 230, weźmiemy rozbef. Okej. Okay. To zrobimy na pierwszy raz. Dobra, skąd będą teraz te mięsa? Polędwica, tutaj mamy sirloina, czyli rozbef. Mamy antrykocik i jeszcze będziemy mieć flanka, czyli tak zwaną... Czyli jądra gdzieś blisko. To jest tak zwana łopatka, będziemy mieć. A, okej, gdzieś tu. No bo tu są, kurde, już ja jestem. Nie będziemy zjeżdżać aż tak nisko. Czyli te trzy pozycje teraz zrobimy. Cztery. A czwarta gdzie była, bo przepraszam, to i... Tutaj a, i tutaj. Fajnie, czyli ten przekrój będzie duży pierwszy. Elegancko. Tak, tak, tak. A ja mam właśnie takie pytanie. A czy jaja można u was jeść? Serio, autentycznie, bo wiem, że jaja się je, byka, krowy. Tak, ale my nie serwujemy. Nie serwujecie, aha. My robiliśmy sobie sami jaja i penisy wołowe. Aha, bo ty na odcinku chyba robiliście, nie? I co? Pyszne to było? No dobrze, że było wiadomo. Chcemy wszystko, już sobie tu ustaliliśmy medium. Bardziej medium tam wyżej niż medium niżej. Dobra, zrobimy mediuma, bo będziecie mieć steki na gorącym kamieniu. Jak będzie za mało, to ewentualnie dosmażymy, aczkolwiek delikatnie wam te steki podejdą, więc wydaje mi się, że tak będzie najlepiej. Jemy, kochani, tak zwane mięso sauté. Nic, kompletnie, ani frytek, ani ryżu, ani niczego, ani sosów nawet. Chcemy sprawdzić, jak naprawdę smakują mięsa z każdej tutaj elementu tego pięknej krówki. To właśnie tutaj są przygotowane te wszystkie rodzaje steków. A do czego służą te piece? Te piece to jest tak zwany amerykański piec typu barbecue. Ja w nim palę sobie drewienkiem i powoli w niskiej temperaturze tutaj sobie układam mięsko i ono dochodzi. Jak ty rozróżniasz to wszystko? A tutaj mamy polędwiczkę. Jak to rozróżnić? To jest ten taki najlepszy kawałek mięsa. Tak, ale zależy jak dla kogo. Ja bym nazwał tutaj Angusa męską polędwicą. Dla mnie to mięso jest lepsze i ma lepszy charakter. Okay. No i co jest bardzo ciekawe... Muszę równo przejść do ten. To wszystko do mnie mówi, jaki to już jest struktura, stopień wysmażenia. Ale widać, że pan jest prawdziwym pasjonatem i on nie jest po prostu takim kucharzem, który przychodzi do pracy, tylko dla niego
On po prostu... Te mięsa, on to jest dla niego pasja, nie? A to jest ribeye 220. A, czyli tak, ribeye Angus... Jest takie powiedzenie, dlaczego ribeye, bo cieszy oko. Tutaj mamy takie większe przerosty właśnie tłuszczu. Zobaczcie to. No panowie, najczęściej zamawiane steki, no, to właśnie ribeye, tornado, czyli polędwica, okay. No i właśnie... A jak ludzie lubią najbardziej zrobione? Rare, czy to są właśnie medium? Czy... Oj, różnie, najczęściej właśnie spotykanym wysmażeniem jest medium, no, choć również zauważyłem, że w przypadku polędwicy ludzie dosyć często biorą well done, ale to zauważyłem, że są raczej takie stoliki, gdzie powiedzmy... strona damska naszej klienteli, najczęściej bierze tego steka. A rodzaj wysmażenia blue, to znaczy, że to już zupełnie... Otóż i tak i nie, bo blue też polega na tym, że to mięso musi mieć odpowiednią temperaturę, ja nie mogę panu podać zimnego mięsa, tak? Okay. To już jest prawie właśnie zamknięcie do blue i teraz musimy doprowadzić do sytuacji, kiedy mięso w środku się zagrzeje, ale się nie zetnie. Może weźmy jednego blue. Weźmy jednego blue. To możemy jednego blue domówić? Możemy tego, który pan mówi, właśnie tak. Angusa blue? No, i będziemy mieli porównanie, zobaczymy, czy rzeczywiście to jest dobre, nie? Nic nie mówimy remikowi. Ale nie mówimy remikowi. I dajmy mu go pierwszego razu. Okay. Dobra, dobra. Dziękujemy bardzo panu. Pierwsza rzecz, bardzo ciekawa, ale myślę, że normalna w dobrych, bardzo dobrych restauracjach. Ja zawsze myślałem, że to jest ciepły, dlatego, że po prostu jest świeżo wyciągnięty ze zwykłej Też o tym myślałem. Też tak myślałem, dopóki nie skosztowałem trochę bycia również gastronomem, bo gdzieś zapraszam do mnie do papierówki. Ale zjecie dobre jedzenie, dokładnie. Ale i mamy lampy, które po prostu nagrzewają przed wydaniem talerza. Żeby nie wystygło. Tak, żeby nie wystygło i po prostu kucharze sobie... Operują pod tymi lampami już, nie? A więc tak to wygląda. No. Zaczynamy. Tutaj mamy łopatkę. I tutaj macie dwa różne stopnie wysmażenia. Tutaj będziecie mieć blue, czyli najniższe, jak robimy. A tutaj mamy na średnio, tak jak nasze. Musimy spróbować. No, nie zamówiliśmy go, zamówiliśmy blue. Zamówiliśmy blue jednego. Jest blue jeden. Tak, tak. Dobra. Tutaj na tej desce panowie macie polędwicę, macie rostbef i macie antrykot. I tutaj mamy, rozumiem, jeden rodzaj mięsa wypieczony w dwóch różnych stopniach. W dwóch różnych stopniach. Okay. Dokładnie. Najniżej jak się da, czyli mamy blue i klasycznie na średnio. Tak, i to już widacie bliżej jąderek, czyli tu jest flank. Flank, dokładnie. No, to widacie, to takie. Także panowie, kosztujemy. Przyjemności. Dziękujemy bardzo. Zobaczcie, jak się można naciąć, bo na zewnątrz nie widać, który jak jest wysmażony, nie? No. Ten wygląda tak samo jak ten. Tak. A jeden jest blue. Zaczynamy od blue, jeżeli to będzie blue. Nie, 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 to żyje. Nie strażuję. No dobra, no to lecimy. Tam coś pływa tej. Ja się już tego boję. Ja jadłem blue kiedyś, teraz mi się przypomniało. A i on jest bardziej green. To może nie być blue, słuchajcie. Nie, to nie jest blue. To będzie blue? Myślę, zobacz. O, ja się już... Zobaczcie, jak ta bujaczka wygląda naprawdę. To żyje, to jeszcze chodzi. Masz radę? Wiesz co, ale ja tak słyszę, on jeszcze muczy. Bulgocze. No dobrze, Miki. I Miki. I dla ciebie to. No. No dobra. Bo ty lubisz blue. No lubię blue, lubię blue. Krewka ty. No. Ja to połknąłem normalnie. Tak? Dwa razy na dusie. Tak, źle. I połknąłem to. Ja. Nie dla ciebie? Nie. Dobra, no. A, okej. Masz dobre. I to jest... Dobre, bo jest bardzo dobrze przyprawione. Jest bardzo dobrze przyprawione. No, nie czuć w ogóle tego. Nie czuć tego. Jest mięciutkie, troszkę takie... Nawet nie czuję tej takiej, bo to wygląda jak galareta, nie? Taka, nie? Ale... Nie, tak nie gadaj. Słuchajcie, Jachu ma ogromny problem z takim mięsem. Jak zamkniesz oczy i tak nie skupisz się, że coś pływa czerwonego, to to jest naprawdę pyszne. Ale nie możesz sobie wyobrażać tej krwi. Nie, nie mogę, na to, ale spojrzałem się ten, nie możesz wyobrażać sobie krwi. Troszkę długo się go żyje. No zaraz słuchajcie, porównamy z tym medium i zobaczymy, tak, czy rzeczywiście ten rodzaj mięsa jest Patryk taki. Patryk, to ma rację. Ja pogryzłem z 4 razy i już zorientowałem się, żeby całkowicie pogryźć, to jeszcze muszę z 40 razy. Czyli była kolka i nara, nie? No, tam niech się już martwi i tam, wiesz, żołądeczek, tu te sprawy, nie? Czuć tutaj to klarowane masełko, które gości miał całą patelnię tego masełka. Trzeba rzucić, ale jest pyszne, bo jak jest to czyste. Naprawdę, smak jest wybitny i wcale nie czuć takich żył, niczego nie złego. Nie masz, nie jest. Zobaczcie, jak to wygląda. No, no naprawdę jest pyszny, nie? Pieprzny, idealnie słony, myślę. Idealnie. Wiecie, to jest fajne porównanie, bo zobaczymy, czy raz, to, czy to mięso dalej będziemy rzucić dalej tak samo przy tym stopniu wysmażenia. Nie czy ma to... jakiejś dużej różnicy, nie? No już jest. Jest troszkę. Jest. No. I co? Czuję, że się wgryzam.
Ale czy dalej trzeba tak rzuć? Wiecie, jestem ciekawy, czy stopień wysmażenia rzeczywiście powoduje różnicę w tym przypadku. Powoduje. Bo jest kruche się robi. Jest kruche, dokładnie, zupełnie inaczej to się w tym momencie gryzie. Oczywiście, o gustach nie będziemy rozmawiać, bo to już są gusta, jak kto lubi rzuć, nie? No tak. Nie, ale dobrze, to rzeczywiście już czuć się zupełnie inaczej na języku, nie? Jak to mięso dotknie języka. Ale słuchajcie, ona jest tak soczysta. Ona jest po prostu... rozpływa się, żadnej żyłki nie ma. Dalej jest krwista, bym powiedział, ale jest... Angus, petarda, kochani. Pyszne. Oczywiście ja preferuję medium. Ja też, ale... Słuchajcie, z tych wszystkich, co do tej pory zjedliśmy, Angus był najlepszy. Ja na razie uważam, że zrobiliśmy... Chcieliśmy wkręcić Remika i wzięliśmy Blue dodatkowo, a mi na razie Blue najbardziej smakował. O, zobaczcie, ja się przełamuję swoje po prostu jakieś takie blokady. Dobra, i to jest, słuchajcie... Tak zwany ribeye, nie? Ja osobiście bardzo lubię ribeye, no. No, bo ten tłuszczyk ma krótko. No dobra, to ja... O kurczę, ale się zbiłem. Dlatego, że tu jest oko. Tak, tu jest, słuchajcie, tłuszczyk w środku. Tak. I ten tłuszczyk nadaje smaku podobno całemu płatu mięsa, nie? Ja nie mogę mieć żyłki w mięsie. Tu dałem ci. Ja potrafiłem zamówić na przykład w jakiejś tam KFC czy coś i mieć w kurczaku żyłkę i dla mnie to było już po posiłku. Nie lubię tłuszcz. No to tu leko będzie. Nie, tutaj... właśnie dałem mu taki kawałeczek, że... Ale masz ok. Tak, ale no... Ale Remol będzie miał z tym takim oczkiem. Jemy. Zupełnie inny smak już. Naprawdę? Ale czym się wyróżnia ten smak, jakbyś powiedział? Bardziej tutaj czuję dużo soli. Jest bardziej słony, tak? Tak, jest bardziej słony. Może tłuszcz nadaje trochę tego tej słoności, no nie wiadomo. Faktycznie uważam, że przyprawione te mięso jest każde takie same, a jest bardziej słone, a więc... I zobaczcie, to jest te same mięso, tylko z innego regionu, nie? No tak, z innego regionu ciała, nie? To nie jest, że to jest inna krowa, nie? No ale jakbyście powiedzieli, jaka jest ta różnica finalnie między tym pierwszym a drugim stekiem? Mi się wydaje, że ten tłuszczyk i te, nie wiem, te przerosty, one tutaj zmieniają, dużo wprowadzają. No one, ten tłuszczyk podbija inaczej smak. Dobra. Ale to nie mój smak, nie? Rozi? Kurczę, ja próbuję znaleźć. I czuć, jak gryziesz, to czuć smak tego takiego... Na pewno, dużo bardziej tu. Tak jest, to jest... To jest mięso dla ludzi, którzy lubią tłuszcz. Ja tak jak Patryk nie lubię najmniejszej żyłki w mięsie. Ale uwaga, a tutaj mimo, że było to kawałek tłustego mięsa, nie powiem, że mi nie smakowało, bo mi nawet smakowało. No. Oczywiście wolę poprzednią szczukę mięsa, którą jedliśmy, ale to nie było coś takiego, że mnie obrzydziło. Nie? No dobra, no to teraz jak tak gadamy... Nie, umówmy się. No. My obcięliśmy se najlepszy kawałek, tak? To teraz damy to na trzy. No, cały normalnie, no Remol, co ty? Dobra, no biorę. Ale czekaj, bo nie wziąłeś tej krząski. No, umówmy się, jesz cały ten kawałek, tak? Tutaj nie ma żyłki żadnej, ja uważam, że nie. No właśnie. Nie, ja tego nie zjem. Jest cały Miki, jak chcesz, możesz teraz ty. Nie, tego nie biorę już. Jest cały stek, nie? Słuchajcie, ja zjadłem, trochę się ciągnie, ale jest do przepchnięcia. Bo ten smak tłuszczyku. Dobra, dawaj, je. Wypluwaj. Nie wypluwaj. Ciągnie się trochę. Ale jedziemy z polędwicą. Dobra, ja sobie wezmę to takie... Tu jest już zupełnie inaczej. To mówią, że to jest król steków, słuchajcie. A teraz kryjmy dla was. To godnie wygląda, słuchajcie. Okay. No, kruche, soczyste, ale ze wszystkich nie jest tak wyrazisty smak, jak w pierwszym i drugim. Zupełnie to mięso inaczej smakowało, nie? Masz rację. Czyli jest bardziej płaski, tak? Nie jest taki charakterny. Jest bardziej płaski, ale konsystencja... Konsystencja jest najlepsza. Ja bym mógł, nie wiem jak wy, te mięso nawet na zimno kroić i sobie jeść po prostu na chlebek, na coś, nie? A rzeczywiście nie jest tak wyraziste smaku jak poprzednie dwa kawałeczki. Jest takie, ja bym powiedział, nawet jałowe, nie? Troszkę, ale jest... Ale to kwestia doprawienia, czy to w środku? Nie, bo na zewnątrz czuć te przyprawy, ale to w środku. I widzowie, żeby wiedzieli, co teraz jemy. Teraz jemy to. Najmniejszą tak naprawdę część, tak. Kurde, nie? To tak. Jeżeli byśmy to mieli wysmażone na blue, to by nam to nie smakowało. Bo to jest taki dosyć duży kawałek, on jest taki, bo cała reszta to mamy takie dosyć płaskie, tak? A to jest taki kawał klocka jednak, który no, żeby do środka ta temperatura doszła, trochę tak samo jak i smak prawdopodobnie, nie? Tak, coś smaku jest naprawdę delikatne i chyba przebija to blue na razie. Nie wiem, ile w tym jest takiego autosugestii, bo polędwica wiadomo, zawsze jest najlepsza, tak? To jest najdelikatniejsze mięsko właśnie. Ale ja jestem
jestem fanem polędwicy i jem tylko polędwicę. Ale jeżeli chodzi o smak, gdyby troszkę jeszcze bardziej dosmażyć tego angusa, dla mnie troszkę jeszcze bardziej, to by taki smakiem... medium well. To by był lepszy niż ta polędwica. No. Gdzie to... nigdy nie spróbowałem angusa, to była pierwsza raz jak jadłem. Niki, spróbuj. Jasiu tu bardzo ładnie to powiedział, że polędwica już się sugerujemy tym, że to musi być najlepsze mięso z polędwicy, tak, no. Nie? A ja tak samo uważam, że pierwsze... No. Angus był najlepszy. A jeszcze na jakby był trochę medium well, no to już w ogóle bym uważał tu... Ale nie jest inny smak. Bandura nam w tym pomoże. Jest na pewno nam w tym pomoże. Teraz się kaptałem, posłuchaj. Na 100 tysięcy subów, no, on się goni na łysy. Widzowie, wbicie Sokoła, to opędzlujemy go na zero, no, po prostu. Na zero. No, czy ten odcinek? No, 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 my go, my pomogę. Ginolta byśmy wzięli też? Na pewno. No, dokładnie. I teraz tak, Miki, już jest postanowione. Jesteś łysy. Dobra, wchodzę w to. Dobra. Ale teraz przyklepujemy to naprawdę. Naprawdę. Tak? On jest w lutym łysy. Pamiętasz, co to jest za kawałek? Teraz róbmy ostatni ten kawałek, bo to też jest polędwica, tak? Nie, rozpęd. Przepraszam. To teraz niech każdy sobie ukroi dla siebie, dokładnie. Mmm, najtwardsze mięso. Ale widzę, że to mnie zasmakowało, że lubisz porzuć. Tak, ale jest to najtwardsze mięso, jakie jedliśmy. Tak jest. Bo polędwica przed chwilą u mnie lekko się rozpływała w ustach. Nie mogę powiedzieć, tak? Że nie. Rozpływała się. Ale najbardziej się rozpływał angus. Okej. Okay. Tak, a więc to, żebyśmy sobie... To jest na pewno najtwardsze mięso z tych wszystkich, jakie jedliśmy. O kurczę, najtwardsze, ale powiem wam, że nie wiem, czy nie najlepsze. A, rozbech. A dla mnie podobnie jak polędwica w smaku. Bardzo podobne jak polędwica. No. No. Mhm. Myślę, że nawet jakbyśmy zamknęli oczy i mieli ten, to gdybyśmy nie spróbowali na początku polędwicy, robiła trucha, to byłoby nam ciężko. Tak samo uważam. Nie, to faktycznie czuć mocniej w zębach, że to się coś do gryzienia jest, ale mi najmniej smakuje. Raczej, no, dlaczego? Jakiś taki smak ma, nie wiem, jakby za mało doprawione, czy tej soli, tego pieprzu, takim... Mhm. Jakby z takim taki starszym ja tak mięsem? Nie wiem, ja bym to tak może nazwał. Okay. Jakby to było starsze mięso, a nie wiem. Smakuje, mimo tego, że trzeba je dłużej pożyć, bo rzeczywiście jest najtwardsze. Ale smaku mi naprawdę podeszło to. Ale z tych wszystkich myślę, że nawet rybie oko było smaczniejsze. Bo w ogóle rybie oko uważam miało najwięcej smaku. Czyli rozbez... Miało najwięcej smaku, ale dla mnie to jest smak tego tuszu... Nie. Dla mnie numer jeden angus. Okej. Okay. Numer dwa klasycznie, no polędwiczka, no i trzy rozbę. Ja bardzo podobnie, jeżeli chodzi o numer jeden angus, bez dwóch stań, polędwiczka na drugim miejscu. I tutaj takie mam mieszane uczucie, co jest trzecie, co jest czwarte, bo jednak ten smak tłuszczu mi pasuje, ale już nie chcę w konsystencji go czuć, no właśnie, nie? Bo teraz wiesz, bo sobie ukroiliśmy, ale teraz wyobraź sobie, że zamawiasz całe to rybie oko. Nie, i musisz je zjeść. I okazuje się, że cały środek zostawiasz i skupisz się dookoła, nie? No to nie, no to faktycznie. Nieopłacalne. Poza skalą w tym momencie dla mnie jest. Nawet chyba nie ma dla mnie podium, nie? Tak, dla mnie angus, wujka ten rozbef, potem polędwiczka i... Ribeye na końcu. Ribeye, no. No ja tak dziwnie, bo ja bym dał na pierwszym miejscu z tych tutaj, co mieliśmy zaprezentowane, wersji blue i polędwice. Chyba tak jak zekwar, na razie najbardziej mi smakowały. Później to był ten angus, to takie drugie miejsce, trzecie miejsce, co to było? No to ten rybie oko. I na końcu rozbef, co powiedziałem, że najmniej mi smakował, a to nie znaczy, że on był nie był dobry. On był naprawdę dobry, tylko że mi pod moje gusta nie podchodził. Polędwica, tutaj ta mniejsza część, większa część to rozbef. Ojej. A, czyli po tamtej stronie jest polędwica. Obróć nam to, no. Tutaj mamy tomahawka, antrykot z kością żebrową. Czy są ludzie, którzy jedzą to sami, czy to się bardziej je na trzech? Tak, proszę pana. Mamy gości, którzy w pojedynkę siadają do dużych steków i ich pokonują. I była też pani, sama sobie też dała radę z tomahawkiem, także jest to do zrobienia, aczkolwiek no, wołowina jest dość sycąca, więc najlepiej bez śniadania i bez kolacji dnia poprzedniego podjąć takie wyzwanie. Nie? Wchodzi też w wagę? Tak. Tak. Ile czasu kucharzowi zajmuje no, takie medium, tak jak tutaj mamy, prawda, medium well, ile czasu musi coś takiego się, nie wiem, smażyć? Przy dużych stekach jest to około 35-40 minut na mediuma, dlatego że my robimy w szafie barbek, czyli my oparamy drewnem steki, przez co mają specyficzny aromat i my robimy w niższej temperaturze, dlatego ta obróbka termiczna trwa trochę dłużej. Tak, ale przez to mięso traci mniej na jakości, jest bardziej aromatyczne, bo jest wyczuwalny tutaj ten delikatny dymek.
Dlatego te nasze steki troszkę się różnią od innych steków w innych stekowniach. Także duże steki serwujemy z masełkiem ziołowym na górze, także będziecie mieli też okazję spróbować w takim wydaniu. I teraz tak, tutaj mamy kość w kształcie literki T. Po jednej stronie mamy polędwicę, a po drugiej rozbę. Macie to pięknie przedstawione tutaj. Bo to jest po prostu duży T-bone, nie? Tak, czyli jest pokazane, tu jest macie kość żebrową, tak. Dokładnie. Nie, a tu jest dupcia. A tu jest dupcia, tak. My dupci nie serwujemy, ale serwujemy tutaj rzeczywiście kość w kształcie litery T, mniejsza część polędwica, większa to jest rozbew, a tutaj będziecie mieli tomahawka, czyli my serwujemy z kością żebrową wtedy cały ten kawałek mięsa otłuszczony macie czyli tutaj wtedy na tej drugiej desce. To jest tomahawk, rozumiem, a to jest tak, tutaj. A to jest ja lecę już większy kawałek, bo to już nie ma co, jak mamy tego 2 kilo. No ja mam być cztery, jeżeli miałbym wybierać, to wolałbym sobie zamówić coś gotowego bez kości. Ale dajcie Nie? Już to widzisz. Widzę to, bo nie wygląda to aż tak apetycznie, jak podane gotowe dla mnie te, nie? A mi akurat mega się podoba w takiej formie. Co prawda na pewno bym nie zjadł tego całego, bym musiał przynajmniej przyjść z dwoma osobami, żeby tak było uczciwie. Lecę. Naprawdę klasa? No. Pyszne. Pyszne. I znowu inny smak. I teraz nie jestem w stanie mówić jak inny, ale bo też czuć ten tłuszcz, bliżej zbliżony chyba do tego oka. Okej, no tak, bo to ten podobny, to myślę ten sam tłuszcz. Ale masełko też robi robotę na przykład na tym. Czuć, że to masełko jest naprawdę pyszne. No na pewno to masełko dodaje aromatu, nie? I to też takie... Ten tłuszczyk, który tutaj jest, akurat tak jak tam mi nie pasował, tak tutaj mi bardzo pasuje. Jest taki delikatny, rozpływa się. Tam jakby on mocno ten tłuszcz przenosił, ten smak i taki był jakby podpieczony, albo takim z taką, takim smalcem dawał. A tutaj jest taki delikatny, takie Nie, i mi chyba bardziej odpowiada ta forma wypieczenia, czyli to jest medium well, nie? Tak, tym bardziej, że tu jest też to jeszcze wszystko ciepłe, więc to cały czas się jeszcze lekutko dochodzi. Panowie, druga strona. Dobra, lecimy kochani. Medalu. Ale pachnie, ale powąchajcie sobie, czuć, że to jest spalone drewno ogólnie. Wam powiem, że obrabianie tego to też nie jest pikuś, nie? Teraz jest tłuszczykiem, tak? No tutaj czuć tą galaretę, nie? Taką wziąłem z tym tłuszczem. Ale co, według ciebie też ona dodaje smaku i uroku? Aromatu jakiegoś? Na pewno zmienia smak, no. Ona dodaje smaku, ale tutaj jest je trochę za dużo. Faktycznie trzeba ją odkroić, bo spróbowałem to chwilą. I to jest kawał takiego... Kawał słoniny. No, nie, to jest okej, ale co za dużo, to niezdrowo. Zawsze o tym marzyłem. No to jest właśnie dobra kość, żeby ją obgryźć, nie? Wow, ty! Kosmicznie, po prostu jest zajebiście, nie? I tu po prostu... To jest marzenie każdego faceta, człowieku. To jest orgazm, to jest. Dobra, czy on z każdej strony jest taki sam? On jest taki sam z każdej strony. Ja nam ukroję może tak. Pójdziemy. Ale chyba jest bardziej miękki. No, widzę, że tak ten nóż gładko. Ale też jest inny tłuszczyk. Nie, nie, gdzie jest inne mięso? To nam dzielimy na pół. Ale jest mięciutkie, patrz jak się dobrze kroi. Hop. Ono się rozpada w Raz. Ale już widzę. Dałeś mi swój kawałek. Dobrze, to? Na patencie. Ale jest skurczy bydle. Ale jest skurczy bydle, nie? Jak kolonka. Naprawdę? Ale ten tłuszcz? Nie gadasz. Nie gadaj. Zupełnie znowu inny smak. Nie twój smak? No chodzi o to. Tłuszcz. Jest tłuszcz. Ale ten tłuszcz daje tej Ale też jest taki smak, taki osmolony, nie? Dobrze. Tak jest, jak to powiedzieć? Bo ten tłuszcz jakby się przypalił, nie? Bardzo dobry. Nie, nie, to jest okej. Ale słuchajcie, ale macie tak, że same soki z tego wylatują. Normalnie, jak uważaj. Jakbyś to tak wydusił, jestem ciekaw. I nie było tego efektu w tym mięsie, w T-bone. Tak, jakbyś nie. To. Ale o, zobacz. To chcę pokazać, Miki. Patrz. Jak duszę, to zobaczcie, jak wylatuje z tego. Nie? Jak gąbka. Ale bardzo on jest aromatyczny. Tak. Czuć, że ten tłuszcz i te przyprawy powodują to, że to mięso tym przechodzi. I jest miękki, nie? Jest mięciutkie. Ja jestem obżarty, nie? No ja wziąłem siłę. Mimo, że w środku jest faktycznie dużo takich przerostów, czy żyłek, czy tłuszczyku, on jest rozpadający się w ustach. Fajnie się go gryzie, znaczy nie rozpadający, ale fajnie się go gryzie. Tak przyjemnie. Panowie, jutro cholesterol trzeba zbadać. Naprawdę. Ja to kidam, ale my w tym wieku, panowie. Ale jedno co dobre, my tu w ogóle Karoliny nie zjedliśmy.
No tego jesteśmy ciekawi, no. Nie? Strzelacie. 2200. 1450. 2500. Ja 1850. A ja też mogę bawić się z wami? No. Tak. No najbliżej był rozmiar. Powiedziałeś półtora? Tak. 1532,90 groszy. No, a więc nie tak. Ja się pomyliłem. No ty, a no bo ty byś chciał więcej zapłacić. Możesz tego klocka dorzucić, ja. Braliśmy tylko mięso. Tutaj nie ma mowy, że tu jest, że tutaj był jakiś, nie wiem, ziemniaczek. No tak, ale czy to jest w cenie? Może to jest w cenie? No to było. No kola, no dobra, ale to nie mówmy o paru kolach. To nam wychodzi 300 zł na osobę, bo tak to policzmy, tak dobrze liczę, 300 razy 5, 300 zł na osobę. Zostało, myślę, przynajmniej dla jednej. Spokojnie, dwie osoby jeszcze. No, tak. Wciąż tutaj wciąż tak naprawdę no jest. No tak, dokładnie, sporo, tu jest, zobaczcie ile tu, gdzieś tam w papierze, nie? No. Dokładnie. Można powiedzieć, że dla 7 osób, czyli takie 200 na osobę, jeżeli chodzi o no pierwszej ligi wołowina, nie? No bo tu już nie ma. Zacznijmy od tego pierwszej ligi, jedzenie, sposób przygotowania, tak. Smakowo, jakościowo, tak dalej. Wystrój, nie? Obsługa. Ale jeżeli ma być szczery, myślę, że będzie więcej. No. Bo ja tu często przychodzę w 3-4 znajomych, okay. Ale my jemy jakby przystawkę i na przykład nie jemy i danie. Danie no. I wychodzi około 1000, dlatego tak rzuciłem wysoko. No. Więc uważam, że nie no, dla jednych na pewno to jest dużo pieniędzy, ale uważam, jak za tej jakości jedzenie tyle żarcia, że jesteś tak obżarci. 3 kilo ponad mięsa, nie? Tak, tak, i to tak. Nie jest wieprzowina, tylko naprawdę dobrej jakości wołowina, to 1500 zł z piciem. Jest okej. Okay. Też tak uważam. No to co? Subskrypcja, zbieramy 100 tysięcy subów. Żeby opędlować go na łyso. Żeby go opędlować na łyso. Dokładnie będzie to challenge'owy odcinek. Zrobimy to na odcinku. Dokładnie. Wybierzesz sobie scenerię, Miki, nie? Gdzie... Ja wam powiem, jak marzę, żeby to się to zrobili. No. No. Tak jak chrzcili Jezusa, to mnie też tak musicie zrobić. Że wyjdę nowy z wody, wiecie. Z jeziora, kurwa, na Golasa. Okay. Tak byś chciał? No. Nie ma problemu. I niesiecie mnie ale normalnie. Ale pamiętaj, że to będzie luty to będzie. Ale no to już podjął decyzję. No luty. Z przerembla. Dobra, Miki, jak chcesz, tak będziesz miał. Dobra. No. Wszystkiego najlepszego, pozdrawiamy, dziękujemy Patrykowi. Widzowie, subskrybujcie ten kanał, to pilne, powtarzam, zostawiajcie łapkę w górę. No i co? Bungie. 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 Dobra.